Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy. No i co, dzisiaj kolejny odcinek z FIFA, mam nadzieję, że podobają wam się w miarę te odcinki z FIFA, bo no nie ukrywam, ostatnio bardzo dużo gram w FIFA i dzisiaj będziemy robić SBC o, no nie boimy użyć się tego słowa, no prawdziwą, no żywą ikonę, powiedzmy, Manchester United, czyli Antoniego Valencia. Jest to SBC Premium, jest to oczywiście End of Era, ponieważ, no, jak wszyscy wiemy, Valencia po tym sezonie odchodzi z Manchester United. No i wyszły takie SBC karta, jest naprawdę, no, świetnie ona wygląda. Nie wiem, jak to będzie w grze się prezentowało, no, ale ta karta, no, wygląda świetnie. 180 wzrostu, 90 tempa, 87 obrony, 88 fizyczność. No, no, pięknie ta karta wygląda, no, nawet te strzały ma w miarę dobre. Więc będziemy robić sobie to SBC, ja już tutaj zdążyłem sobie zrobić. Wyszło mi jakieś 20 tysięcy, ponieważ miałem naprawdę bardzo dużo kart niewymiennych w klubie. Tutaj to zrobiłem całkowicie za darmo, więc możecie sobie teraz zapauzować i zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. Na futbinie około 130 tysięcy było, więc odbieram sobie już za to pierwsze SBC. No i drugie SBC, tutaj też trzeba było użyć dwóch piłkarzy z drużyny tygodnia. Jednego z Premier League i ocena ogólna 84, więc nie było to jakieś bardzo trudne SBC, na to właśnie wydam jakieś 20 tysięcy. No i co, odbieramy sobie już tutaj paczuchy i Antonio Valencia. Możemy już powitać w naszym klubie tego oto wspaniałego Ekwadorczyka, który mam nadzieję, że wzmocni moją linię defensywy. No popatrzmy sobie, Ekwador, PO, Manchester United, Antonio Valencia. No pięknie ta karta wygląda, no nie oszukujmy się, no. No fantastycznie to wygląda, no co by tu więcej dodać. No i Antonio Valencia za jedyne 20 tysięcy ląduje w naszym klubie. Mam nadzieję, że Antonio Valencia tutaj godnie będzie nas tutaj wspomagał, jeżeli chodzi o walkę o jak najwyższą rangę w Food Champions. No i co, ja tutaj sobie jeszcze pozmieniam, dam tutaj tego, zamienię pozycjami, tutaj będzie, o, będzie tak wyglądać, Neymar pójdzie wtedy tutaj, Rabiot zamieni się pozycjami z Hendersonem i tutaj dojdzie właśnie Raheem Sterling, którego mam na rezerwie i dzięki temu tutaj Valencia będzie na pełnym zgraniu, a nie będzie na pełnym, tylko właśnie Mbappé, gdzie przedtem Neymar miał właśnie tylko 1-7 zgrania, więc no zobaczymy, jak to będzie się prezentować w grze. Skład wygląda dosyć, myślę, że dobrze. Mam nadzieję, że Valencia nam pomoże bijać coraz wyższe rangi. No i co, my jeszcze tutaj paczuchy, bo jeszcze było za zadanie tygodniowe, tam zrobiłem jakieś, to też dostałem paczkę. Nie ma walkoutu. Czy będą ekrany? Nie ma ekranów. To chyba było, była to niewymienna paczka, o ile mi się wydaje. Tak, to jest ta niewymienna za te wyzwanie z Ajaxem, Amsterdam i Tottenhamem. No i teraz dwie paczuchy za właśnie Valencię. Zobaczymy, czy coś nam się zwróci, bo jednak mam 20 tysięcy. Wydałem, są ekrany. Niemcy, SB. To jest Draxler 83, dobra, więc na przepałkę będzie jak najbardziej dobrze. No i co, ostatnia paczucha, mega paczka, tym razem za Valencję i zobaczymy. Nie ma walkoutu, czyli kontynuujemy naszą pasce bez walkoutów. Nie ma nawet ekranu w mega paczce. Jest to Birki, więc no paczki trochę śmieszne, ale mam jednak nadzieję, że ten Valencia nam pomoże właśnie w walce o jak najlepsze rangi w Food Champions. No i co, piszcie, co sądzicie o takich odcinkach z FIFA, możecie pisać jakieś propozycje, co by w tym składzie na przykład zmienić, jak wasze składy wyglądają, możecie napisać. No i co, ja się z wami żegnam, dajcie znać, co o tym sądzicie. No i co, trzymajcie się i piona. Uch, cii.